Dobra, widzowie, dzisiaj jest zajebista sprawa do zrobienia, ponieważ będziemy robić napad drugi. Big Dick, Big Dick, Big Dick. Napiszę szczęść Boże. To w środku będę ja, Baby Driver i Carbo. Carbo negocjuje, Baby Driver celuje, a potem będzie prowadził pojazd, a ja hakuję. Coś syczy, trzeba podjechać do mechanika. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Nie, no po tej to formie. Dzień dobry. Hałhała. O kurczę. Hałhała. Ja bym chciał samochód naprawić. Co tam? Co? Musi pan poczekał to chyba... Może lemoniatkę? O Jezu, jak najbardziej. Sama robi. Pewnie. A ja mam prezent. Trzymała. Proszę, trzy paragony, będzie na zakręcenie kołem. Weź sobie po tej to jeden, tylko nie zjedz. Łof, łof. Duża czy mała? Mała, mała, na diecie jestem. Okay. Cześć, Miley. Tutaj. Nie. Ty pracujesz w Burger Shocie? Tak. A druga jak happy hour jest. I druga. O kurde, ale... No, jest outfit. A chcesz coś zobaczyć, Miley? Jak idę na akcję, to robię tak. O kurde! O Jezu. Jesteś niebezpieczny. No! I teraz jestem gangsta. Proszę. O, dziękuję. 25 dolarów. Kurde. Jak w Burger Shocie, no dobra. A to pan proszę. Tutaj bonusik dorzuci. Zarzuciłem paragony, tylko pytaj to zjadł. Nie no, jednak nie. So, wziął jeden, tak jak miał. Dobrze, dobrze. Howie. Howie. Ej, wiecie co znalazłem przy jego aucie? Paragon z Los Santos Custom. No, szybki biznes, wiadomo o co chodzi. Już gotowe? Gotowe. Dziękuję. Z tego błyszczy się. A jak? A myślałem, żeby kolor zmienić na złoty, taki jak z Volta, ale to może dzisiaj. O, jak jajcami to będzie się błyszczało ekstra. Dziękuję, dobra, pewnie tu jeszcze będę dzisiaj trzy razy. Tak, tak. Do garażu sobie włóż. O. Dobra, dzięki bardzo, dzięki. Super jesteście. Siemka, słuchaj. My G! OG! Hey, what up, my G? What is up, Bumi? What up, homie? Ey, what up, man? What is up, bitch? Co tam? O, no słuchaj, jeszcze Baby pokazał swój plan i w sumie mam wrażenie, że lepiej byłoby ten, co my mamy, Skarbo, nagrać, przedstawić wszystkim, a ten, co ma Baby, to jest taki, że polega się tylko na jego umiejętnościach tutaj, ten. Możemy. Ja plus jedna osoba, która w razie czego obserwuje, czy na pewno Helka nie wyleci i Sadkinga ogarnia. Okej, okay. Dobra, no dobra, I'm up, bo ja muszę się skupić na hakowaniu, wiesz, skupić na haku, no, to no. Jest ciężka sprawa, ale pewnie, jestem open na wszystko. Czyli w te cztery osoby banku jedna po prostu obserwująca i ogarniająca Sadkinga. Dobra, okej, okay. No to dobra. Co, możemy być ty, ja, Carbo i Baby Driver w środku? Ja ogarnę Sadkinga, będę miał Sadkinga z tego. A, dobra, tylko ogarniesz Sadkinga, okej, okay. No, dobra, to kogoś weźmiemy jeszcze, dobra, hej. Dobra, hej. Przewertowałem dzisiaj fury Erwin, co by warto było kupić, nie? No. Idealnie pasuje do nas Kuruma. No i gituwa. Za 300 tysięcy, wychodzi 550 tysięcy z tuningiem. Alright. Pastor? No. Jak coś to ten, Spadino zaraz jedzie na bank, więc możliwe, że będziemy musieli chwilkę zaczekać, nie? What? Dobra. No, w tym momencie powiedział mi, no, że po prostu jadą na bank, więc policja będzie zajęta i żebyśmy nie tracili czasu, nie? Prezenty od wuja Carbo. Oj, to. Zajebiście. Skąd ty to Carbo ogarnąłeś? Skąd? Z 9 rano czarny? I siedzenia, A, właśnie. Czarny pendrive potrzebny, czy nie? Słuchaj, bo ja nie wziąłem Na dzisiaj mam potrzebne niebieskiego pendrive'a jeszcze. Ja dałem ci niebieski, rzuciłem na ziemię. A, dałeś. Okej, to na dzisiaj mamy wszystko. Nadmiar, jaki mamy nadmiar, to dwa klucze A. I dwa laptopy i bardzo dużo dziwnych telefonów. Dobra. Bierzemy Baby Drivera, mogę bo prowadzi. Sugestie? No. Weźmy Blaszki na młodziutkiego. Dobra, Blaszki się mega stara, więc tak, zrobimy tak. Dia ogarnia zewnętrzną rzecz, tak? Dia ogarnia zewnętrzną rzecz. W środku. Blaszki, bo się stara.
Jabo hacker, Carbo negocjator, Baby driver, driver. Kolejna sprawa. Oddział do zakładników Amra. Lukas, pomożecie ogarnąć, tak? Dobrze, więc tak, ja będę jeszcze potrzebował 3 termitu, torbę. To ja kurde, nie, w sumie ja bym nie dawał termitu, bo ja bym jutro sobie dalej zbierał rzeczy. Nie, nie, kolejne, nie, młodziutki ma, młodziutki ma dużo. Młodziutki, pojedź teraz na szybko po 3 termity, dobrze? Tutaj dla mnie. Okej, okay. I torbę. Ja jak masz torbę, to młodziutki, przynieś mi torbę i 3 termitu i swoje rzeczy, dobra? Dobra. Nie, wiertarki nie miałem czasu. Chcemy rano pojeździć też do części. No. Dobra, zawieźcie mnie, proszę. Zajebiście. Weźcie mnie, przestawcie chwilę, poczekajcie. Dobra. Z szafki z kurtkami, numer 33. Gratulacje, jesteście gotowi. Erwin, masz jeszcze inne kolory szalek i młodziutki, jak chcecie. Ludzik. Od Grzesia. Grzesia, no cześć. Hell yeah! Musimy znaleźć Sand Kinga, Erwin. Słuchaj, chuj. Ja tego nie zweryfikuję. No nie gadaj, ja 20 minut do tego szukałem. On wsiadł do niego, czy po prostu patrzył się na niego? Nie patrz. Erwin, szybka misja, lecisz sprawdzić terminal. Hell yeah! Go, man. Switchy boats long ago. No, no, no. Działa. Alright! Robimy ten! Hell yeah, brothers! Let's go! Nie powiesz tak do policji, jak będziemy wychodzić. Hell yeah! I will say that! W Teksasie życie płynie inaczej! O! O! No i super! Ja to mam win! A może byśmy traktorami pouciekali, kurwa, panowie, proszę. Ty, ej, wynegocjujmy kiedyś, że pościg będzie na piechotę. Oni nie używają pojazdów i my też. Nie, oni mają ten, dawaj, rowery, a my traktory. Ja ogarnę. A dobra, już ogarniasz. Ja pilnuję. Alright. Panowie, wypuśćcie się z tego pojazdu. Otwieraj, bracie Erwinie. Hell yeah, wypad z fury. Wyjaśnij, szczuchu. Przyjechali na wakacje z Colorado. Dobrze, spotykamy się w zakonie. Musisz wejść i chwilę poczekać, zanim tak, te kluczyki zrobisz. No i to jest auto prawdziwego mężczyzny, kurwa. Dobra, odpalamy. Już mamy Sand Kinga, we are ready. Kurwa, złamałem wytrych. Cześć. Poczekaj, mam zielonego pendrive'a. Schowek. O kurwa, serio? Schowek. Tak. Serio, nie żartuję, nie żartuję. Ty, kuj ma zielonego pena. Jakiego? Zielonego, kurwa. O Boże, co? Ja zrobiłem około 90 kurwa podejmień, takiego nie miałem. Ale masz już przy sobie fizycznie? Tak, mam przy sobie już w tym momencie. Dawaj GPS-a. To co, jeszcze krótce może jest? Człowieku, ja tu się boję, że tu cała tablica Mendelejewa jest i tu ciebie to może zróbmy inny bank. Zróbmy... Kurwa, ten... To Pacific, kurwa. Ten może być... A, jak wskazówki zegara, nie? Ja wam mówię. Bank Sandy będzie dobry. No, bank trzeba wierzyć, nie? W bank na Sandy. To jest 100% a. Bank A. Z penem czarnym. Tak, tak. A co jakby się okazało, że każdy bank ma swój schemat pendrive'a i... A bez kitu oni robią tamto. West Virginia. Dobra, wysiadajcie, ogarnijcie. Nie, wydaje mi się serio, że kluczy są dwa czat. Wiecie dlaczego? Bo kilka razy już wypadł klucz A, kilka razy B. No raz by przynajmniej chyba C wyleciał, albo przynajmniej D, albo E, albo F. Jakby faktycznie były każdy klucze do innego. W sensie klucz C może być, okej, okay, ale jeżeli jest tyle kluczy, ile banków, A, B, C, D, E, F, G, no to już by któryś inny wyleciał, nie? Wydaje mi się. Pefelauf. Kopium. Może jest. Alright. Sultana mamy, Sand Kinga mamy, czego nie mamy? Zakładników mamy. Wszystko macie raczej. No dogi. Spokojnie, tylko zmęczony
już jestem, nie? Hell yeah! Partner? Ale nie mogę. Co tam? Co masz ciekawego? Zielony pendrive. Jaki zielony pendrive? Lukas? No pokaż, Lukas. Check this out. Noże zwiększają liczbę penów i klucze z każdym no. Daje. Skąd jest, kuj? Nie. Kodeina, to ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Nie, do tego przy autostradzie nie jest ani A, ani B, bo spadino nie może wejść, inne na plecy. Jak ten na sandy potrzebuje klucza i zielonego pena, PPL. Alfred, jeżeli weźmie mi zielonego pena, to padnę. MC, I need like 1 hour, alright? Thank you so much. Lukas, ale mamy, więc nie przejmuj się. A to kto? Kiedy? Ja. Wow. To czego my nie mamy? O! No. Jak tam wycionek? A, git, na dwóch miastach. Dobra. Może klucza C! A co ja powiedziałam? Jak jest pendrive zielony. A czemu Luka taki denerwowany jest? 7 banków to 7 kluczy! Bo mają coś z kodeiny, wiesz? Kurde strzeli. Alright, masz wszystko? Dobra, tak, zatankować musimy jechać. Dobry pomysł! Zatankujmy go! Ej, robimy jeszcze z niego banditwurę? Ja. Nie. Jakbyśmy spoiler założyli, żeby ciorne. Nie, bo wtedy będą myśleli, że coś planujemy większego. Nikt się nie spodziewają. Ty się módl, Erwin, żeby Helki nie było. Wydaje mi się, że będzie. Pokładaj w to głęboką wiarę. Yeah. Czemu nie mam czapy? No tak, teraz jest lepiej. Hey, abonent prowadzi już rozmowę. Siema! Zapraszam z zakładnikami. Czego? A jak jest ten pen zielony? No, pewnie nie wejdziemy do środka. Tak. Ale trzeba spróbować! Jasny, trzeba. Dzień dobry, pani. Dzisiaj ten bank będzie napadany. Ten bank dzisiaj spłonie. Jesteśmy legionem. Jesteśmy farmerami. Jesteśmy warlordami. Jak tylko podjedzie Diaz z zakładnikami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Czy ja mam, wiesz co, ja ten samochód ogólnie... O. Kim są zakładnicy? No, chyba już powinni podjechać. Ale kim są, mechanicy? Mechanicy, Spencer. Jesteś już? Przejechał na wózku inwalidzkim. Tak, tak, bo on nogę załamał, on ta dziewczyna powinien przyjechać. Dobrze, mamy chyba wszystkich. Wstawać. Do środka? Tak, zapraszamy. Jest... jeden pojechał zaparkować. Halo? Czy mogę mu strzelić w mordę? Co chcesz ode mnie? No zapraszam, no kurwa, czekam aż wstaniesz i wejdziemy. O, czekaj, czekaj, idzie, biegnie, biegnie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gdzie masz 8 Lucjanku? Jasne. Nie, no jest 8. A nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Taksówkarz na dworze. Taksówkarz, no. To 8. Wysiadaj z fury. Wysiadaj i idziesz do banku. I klękasz. Johnny Silverhandzie. O nie. Proszę sobie klęknąć. Czy nie będzie pan odpierdolony? O, pan też ma pecha. Skujcie ich wszystkich. Kuj. Oj. Nie w ludzi, nie w ludzi.
Alright. Okej! Panie lektorze, powodzenia! Panowie, czy zakładnikom niczego nie potrzeba? Są najedzeni, napojeni... Jasna widzowie! Tylko mogą? Prawdziwy haker! Jest tylko jeden! Czy pan na wózku, wszystko z nim w porządku? Ja się będę pytał, oni ci odpowiadają. Morda malenia. Super. Pan na wózku. Nie no, pan nie mówi tak niemiło do mnie. Jest lipa. Dobrze. Jaka jest lipa? Jaka? Jaka? Mam wszystko, ale nie możesz teraz tego zrobić. Wybraliśmy chyba bank. Aha. No to ja tak przychodzę z tej częstotliwości. Wymieńmy jednego i pojedźmy gdzie indziej. No nie da się tutaj. No dobra. W torbie masz, ale czad, co mam w torbie? Dokładnie, to jest komunikat, że nie mam przedmiotów. Dajemy na starcie pani jednego, co jest z niej bank. O kurwa. Poczekaj, pan, ja to muszę skonsultować, bo to mocny temat. Tutaj niestety nie da się nic zrobić. Do supervisora? O, to ja w ramach dobrych negocjacji pochwalę się, że umiem mówić od 1 do 10 po rosyjsku. Ja też. To może po rosyjsku. Okej. Okay. Adin. Dwa. Miało być po rosyjsku, nie po polsku. Adin. A to jest też. Ale dwa, naprawdę jest dwa. Tri. Cztery. Piat. Sześć. Siem. Osiem. Dziewiat. Dziesiat. No ja i też tak umiem. Dobra, pytał ktoś. Idziemy na bank. To za to jednego zakładnika pan wypuści. Za co? Za fajne liczonko. Nie. Mała, umiesz liczyć, licz na siebie. Warto było spróbować. No w teorii możemy iść na inny, ale mamy dziwną teorię. Żółte moro, podstaw. Dużo tutaj państwa jest na razie. Panowie, państwo się rozstawią, chwilę poczekamy, wiadomo jak jest, no nie? Mhm. Idę spróbować jeszcze raz, może już mogę. Tu. Działa! Dostajemy. Działa! O kurwa, widzowie mieli rację! Nie wierzę! Okej, widzowie, lecimy! 4-3-1-2, 4-3-1-2, 4-3-1-2. 4-3-1-2. 3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1. 3-4-2-1. 3-4-2-1, 3-4-2-1, 3-4-2-1. 3-4-2-1. Let's go! Hackerman! Na spokojnie to robimy, widzowie. Na totalnym chillku. Alright. Błagam teraz, czat. Bo może nie wyjdziemy. Możemy nie wyjść. Ich. I na pewno nie jest jakiś glitch? Czemu nie mogę tego zrobić? To na pewno nie jest jakiś glitch? No bo czat, może przez to, że otworzyliśmy safe, zablokowało się wszystko. W sensie nie tylko safe, ale też te drzwi. Nie mogę tego zrobić. Dawaj, chłopie, na kolu. Wstaję. Wyjazd stąd, w tym momencie. 10 po raz spróbuję. Raz. Lektor, zapraszam. Biegnie tam do funkcjonariusza. Trzeci zakładnik idzie do was. Dobrze, kolejna rzecz. Lektor, zapraszam na chwilę. Karina Sultana. Moment, sekunda. No. Ty, ja nie wiem, czy to nie jest spierdolone. Bo patrz, wcześniej miałem komunikat, że nie mogę tego zrobić, no nie? O 23 zluzował ten cooldown. I teraz jak podchodzę do tych drzwi drugich, to jest ten sam komunikat. Nie mogę tego teraz tego zrobić. To nie jest tak, że się, nie wiem, znowu zesrało i za godzinę dopiero będę mógł otworzyć te drugie? Nie, może mogę przedłużać. Spróbuj przedłużać, może coś pomyślę, tak? Ale coś tak zona na ciebie, bo mówi, że na pastora się zarzeka. Okej. To przedłuż, weź jakieś zagadki, lubię, wiesz, takie rzeczy, spróbuj coś ogarnąć. Trzymaj się. No teraz już nie sprawdzimy.
Prawie nie jestem zaatakowany. I teraz jest cooldown, patrzcie, zamknęły się drzwi, nie mogę tego zrobić. Czyli musiałbym odczekać do 24, no nie? A to czemu tamte drzwi są zamknięte? Wiecie, tamte, nie? Na szczęście zgubiliśmy tylko laptopa, którego i tak mamy drugiego. Czarnego pendrive'a też dalej mamy. Tylko po prostu... No to jest błąd? Bo tak to by był komunikat, nie masz wystarczających przedmiotów, nie? A teraz po prostu zlokował ten save. Dobra, napisałem, zobaczymy. Nie da rady, nie będziemy grać w półko i krzyczy. No to widzowie, mam odpowiedź. To mam odpowiedź. To nie bug! To nie bug! Wy macie zakładnika za darmo, ja nie mam nic. Czad, jak otworzyliśmy tamten bank, tam 3 dni temu, to musieliśmy mieć jakieś szczęście. Nie mieliśmy pendrive'a i nie mieliśmy wszystkich kluczy w takim razie. Teraz nam bez cało czarny pendrive i laptopa i otworzyliśmy drzwi. Ale to ile tych kluczy musi być? Bo Spadino dzisiaj też nie otworzył. Czy jest serio aż taka szansa, że akurat my i oni mieliśmy klucz C? Jeżeli są 3 pendrive'y, to pewnie są i 3 klucze. No, klucza nie mamy dobrego. O, nie gadaj. Otworzyłem safe, ale klucza nie mamy dobrego, kurwa. Ja pierdzielę, nie mogę. Ej, to jest insane, nie? Przynajmniej plus jest taki, że wcięło nam takiego pena, którego i tak już mamy. No nie? Więc i laptopa drugiego też mamy. Także jedyne co, to nie mamy klucza C. No i super, super. Tak, gotowi. Za nami zakładnicy. Miłego pościgu. Dziękujemy, pani Ruda. Na spokojnie, na lewo. Lecimy! Hell yeah! No. Baby Driver, lecimy! A, przynajmniej wyścig już skończony, nie? Mieliśmy fuksa. Z jakiegoś powodu. No i git! No to zobaczymy, co Baby Driver przygotował na dzisiaj. Ile kasy mamy w ogóle? Nic. To miło. Na dach. Ała. GG, mens, nie wyjedziemy stąd, stąd nie ma wyjazdu. A jednak jest. A gdzie nasz Sand King? O, kaplica. Powiem tak. Ja bym... Wyjdzie pan z tego krzaka, ale już! Wchodzisz z tego krzaka! Niemal na pewno nie chodziło o kluczce, bo Spadino miał komunikat, że karty nie ma. A ty, że nie możesz tego teraz zrobić? Jedź! 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 Kurde, fuck! Ja pier... Jedź! No brawo! No nie mogłem! Nie mogłem. Tu gdzieś burger ucieka, tu gdzieś ucieka.
Po balkonie uciekł. Pierdolony Warlord Gamingu! Po raz kolejny na Control V leżenie 4! A co byś ty zrobił, jakbyś miał do wyboru krzaki? Może się uda dać się złapać. I mo lepiej wskoczyć w krzaki, chyba co nie. Wykorzystałem moment, że wskoczyłem tu, a ten większy balkon zasłaniał Montanę, więc walnąłem szybko leżenie 4, licząc na to, że on pomyśli, że ja pobiegłem dalej. Pomyśleli tak. Bo to nie jest tak, że... Jak jestem goniony, to... Jeżeli nie stracą wzroku ze mnie, mając helkę, to zobaczył, że wskoczyłem do tego krzaka, nie? Wystawał ci but z krzaka? Nie, no jasne, but wystawał z krzaka, tylko w momencie... Walić to, czat, nie ma to na razie znaczenia, wysrany. Oh shit, stary, co tu się działo? Mam cały sprzęt! O to chodzi, o to chodzi. Nie uwierzysz? Klucza C nie mamy. I nie otworzyliście. Otworzyłem pierwsze drzwi laptopem, one shotem, a tych drugich kluczy, znaczy tej drugiej drzwiczki nie mogłem, bo nie mieliśmy klucza. O kurde, ale wzięliście coś za zakładników, nie? Co nie. Tam wyszło na pewno? No właśnie nie wiem, Carbonara powiedział, że nie. Chyba akcja za zero. Ale otworzyłeś w ogóle pierwszą, czy w ogóle się nie dało? Otworzyliśmy, no, laptopem. Wessało nam czarnego pendrive'a, ale ich mieliśmy nadmiar. A laptop też mamy zapasowy. Czyli tak naprawdę mamy wszystko, co mieliśmy, bo duplikaty straciliśmy, no nie? No tylko, że nie otworzyliśmy tamtych. No, no. Weźmy pod mieszkanie. Teraz będę? Śmieszyło mnie, jak zrobiliśmy ten pierwszy bank, ludzie tu stali, brawa bili. To było w sumie zabawne. Te mieszkania moglibyśmy zrobić. To było w sumie śmieszne z tym. Dobra. Trzy pendrive'y, dwa klucze, widzowie. Jest jak jest. No to mieliśmy fuksa za pierwszym razem, że nam się udało. Broń na razie sobie zostawię. Zobaczymy, co się będzie działo ciekawego. No dobra. Dawaj na szpital. Bo Carbo zestrzelili, zobaczymy, co tam się dzieje. Go zatankuję, bo zaraz padnie. O 3 sekundy. No jest tu chyba. Chyba jest. Jakie parkowanie, perfekcyjne. Dziękujemy. Co tu się zderzak dzieje, panowie? Zderzak jest od tego, żeby się zderzać. A jak, a jak. Tak zwany bumper. Plasterek, tam jakbym potrzebował. Jak jest młody? O, pastor żyje, dobra. No ja ogólnie uciekłem, ku mnie podróż, przebrałem się, tylko jest jedna lipa. Zostawiłem gdzieś broń przy przetnikach w jakimś domku i aktualnie biegam po Winepulsa i sobie go nie szukam. Szukaj, szukaj. Młodziutki, sprzęt zabezpieczony, też uciekłem, jest git. Więc to najważniejsze. Tylko kurde, szukam tej broni, ja sobie jest to tak sposób. Szukaj, szukaj, my tutaj coś Carbo może. Znaczy, bo ja ją odłożyłem dosyć w sumie daleko, więc mnie nawet... No, to szukaj, szukaj. Idziemy do domu, panie Carbonara. To Bolingbrook. A co, jakbym powiedział, że w tym szpitalu jest bomba? Poszła na maszynie chorych, a później pan powie o bombie, dobrze? Dobrze, dobrze. A co, pan ksiądz? Mogą panowie odejść na ten czas? Ale proszę, bo ja tutaj muszę, kurczę, rytuał zrobić, no! Chcę dokonać spowiedzi. Oczywiście. Nie możecie być przy tym, doktor również. Dalej! Cisza musi być! Pastorze.
to koniec. Wracam na minus na koncie. Mój cały wysiłek poszedł na marne. Carbonara, spisałeś się dzielnie. Nasza misja się prawie wykonała. Pastor mi wezwie taksówkę z otwartymi drzwiami pod szpital. Jak najbardziej. Niech Bóg będzie z tobą. I z duchem twoim. Amen. No i już! Tu pastor był, proszę pana. Pastor tutaj był i zaraz zadzwonię po niego. Tego nie rozumiesz! Się. Patrz, patrz, patrz! Zobacz tego, zobacz! Chcesz? Chodź, włożycie tu, co? Pojedziecie! No! Składaj go, skurwinu! Chuj w dupę, wpierdolę na dożywocie! 03, zamaskowany obywatel w czarno-żółtym maskulkarze. No puść mnie, człowieku! Przywiecie mi go na pandę? Aresztujecie tego chłopa, który w masce próbuje pomóc ucieczce? Co próbuje robić? Co próbuje robić? Proszę zjechać stąd. Proszę jechać. No co tu taki korek jest? Już, już. Człowieku, puść mnie do cholery, no co ty mi robisz? Proszę opuścić szpital. Tak nieco do sekundy, ale... Takie k***skie życie, panowie. Piosenkę pastorowi zaśpiewa. Jak najbardziej. Każdy wie, że jestem pastorem. Nawet jak mam krzyża. Dawaj, dawaj. Dobra, dobra. Nie mam siusiaka i to nie jest zły sen. Dręczy mnie przypadłość taka, że wyglądam niczym klej. O, ksylaksik! Chodźcie sprawdzić dzisiaj tu. Coś by się przydało. Przypadłość dręczy mnie dzisiaj tu. Fajnie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Ty, Lucian, bo nie wytrzymam. Chodź tu. Dawaj się, panowie, jedziemy. Bo się wkurzyłem. Zakładać czapkę? Nie, spokojnie. Lucian, tak mi się podoba twój zapał. Jakby każdy był taki jak ty, to już byśmy na Marsie byli. O kurwa. To nie klucz, czat. To nie klucz, panowie. Co? Bo teraz, tutaj na tej zielonej konsolce jest inny komunikat. O. Jak się dobrze wczytasz, to jest komunikat: nie masz odpowiednich przedmiotów. To prawda, bo nie mam, prawda? No. Ale tam dalej nie było takiego komunikatu. Był komunikat: nie możesz teraz tego zrobić. Nie możesz tego zrobić. A nie, że nie mam nieodpowiednich przedmiotów. Nie możesz tego zrobić? Nie możesz tego zrobić. Nie mogę tego zrobić. To tu ma jakieś wyższe zabezpieczenia. Ty. Ktoś napadał na bank przecież dzisiaj. Tak, ale już, ale już minął. To, wiecie, to, nie, nie, ale to by pisała bank sobie teraz. Odpoczął. Ze teraz. No. Odpoczął sobie bank. W filmach czasami jest tak, że skarbiec można otworzyć tylko w określonych godzinach pracy. Jezu, przecież ja się zaraz zesram. Nie. Idę się przebrać za Gargamela. Idę szukać Smurfa. Bo byłem przekonany, że po prostu na konsoli jest zmieniony komunikat. Że po prostu nie możesz tego zrobić w rozumieniu, że... Wiesz, że nie masz odpowiednich przedmiotów, no nie? Ale skoro teraz przyszedłem do konsoli bez niczego i miałem inny komunikat, to znaczy, że te drzwi były zablokowane. Jezus, nie, ja nie mogę teraz znowu myśleć o tym, jak się banki robi. Mój umysł był przecież taki wolny. Dlaczego mieliśmy gigantycznego fuksa na początku? Może było tak, że ktoś inny na serwerze coś zrobił, czego akurat my potrzebowaliśmy, żeby zrobił. To może musi być odpalone zlecenie na furgonetkę, że niby dostawa będzie? Bez kitu może! Miałeś po prostu dobry klucz, ale to wtedy byśmy nie mieli niesamowitego szczęścia. Wiecie, nawet jak jest klucz C, no to mamy 2/3 szans, że akurat będziemy mieli klucz dobry, nie? 66%.
Czyli raczej powinniśmy móc otworzyć niż nie. Mamy jedną trzecią. Znaczy jednej trzeciej nie mamy. Dobra, ja to spróbuję przekminić przez noc, póki co trzeba zrobić nockę, jutro od rana karbo furgona. Tak. No ja może pociągnę do szóstej. No i o to chodzi. Nie. Mechanikę, wiesz, jakąś? Tak. Jakieś zabezpieczenie dodatkowe. Hejka. Siema. Sorry, Karbo, chciałem cię odbić. Spoko. 8 miesięcy jeszcze na ludzie. Panowie, niestety, ale... pan Wieczorek musiał wyczekiwać polecenia. No. Nie chcę cię denerwować, ale poszedłem teraz do banku bez niczego, no nie? I komunikat był... Nie masz odpowiednich przedmiotów. A przy drzwiach... tych drugich był komunikat, nie możesz tego zrobić. Panowie, olśniło mnie. Dawaj. No. Przecież tamta ekipa robiła napad. No. Z tego, co mówili chłopacy. Może jeżeli ktoś zrobi napad, to wiecie, bankierzy dają między sobą jakieś, wiecie, do ochrony powiadomienia, że dzieją się takie sytuacje i oni jakoś szczelnie blokują sejfy na ten czas po prostu. Myślałem. Ale wydaje mi się, że tak, to na pewno robią. Dlatego na początku nie mogliśmy otworzyć sejfu, ale po tam 10 minutach jednak mogłem. Mimo, że nic nie robiłem innego. No nie? Klawisz krzyczy, że za 3 miesiące wychodzę. No to fajnie. Możemy się spotkać przed. No to chodźcie przed. Dobra. Siema. Już się Karbo. Łapaj się. Hyt. Dobra, tego. Lucjan bierze wartę na nocne furgony. Karbo, jeżeli możesz, to weź te poranne. I musimy znaleźć klucz C. Jak są trzy peny, to muszą być trzy klucze. Ale teraz uwaga. Jutro zrobimy ten sam bank, który robiliśmy za pierwszym razem. Jeżeli weź się nam niebieski pen i klucz B, to znaczy, że każdy bank jest odpowiedzialny za co innego, okej? Okay? Bo zauważmy, wiecie dlaczego mogliśmy mieć fuksa? Zauważmy, że najpierw chcieliśmy zrobić Great Ocean Highway flekę, no nie? I możliwe, że tam był potrzebny klucz C, ale po failu z laptopem zmieniliśmy bank. I mieliśmy fuksa w dlatego, że wybraliśmy taki bank, na który był akurat klucz B potrzebny. Ja wiem, Karbo, że psycha siedzi, ale ja po prostu nie wytrzymam. Nie, a wygląda, by się cieszył. Nie. Głowa wybuchnie, głowa wybuchnie. Dlatego ja wiem, przepraszam. Czyli jednak kodeina, czyli jednak furgony, czyli kodeinka, furgony, tęczowe pendrive'y, klucz ABCD, WGH i JZZ. To nie wiem, kurwa, jak będziemy chcieli zrobić napad na coś większego, to ile? Potrzebujemy kurwa różowo-pudrowych 7 pendrive'ów. Wiecie, co jest potrzebne na Pacyfika? Na Pacyfika jest potrzebne ucho jednorożca, który pojawia się raz na tydzień na 3 minuty i zapierdala tak, żeby mieć Harriera, żeby go w ogóle dogonić. Więc będziemy robić patrole Harrierami, normalnie samolotami, żeby szukać. Każdy musi jeden skwadron, jakieś takie 10 km kwadratowych sobie zająć i będzie patrolował, czy jednorożec się nie pojawił. To jest nasz klucz, ale na razie spoko, na razie tylko furgony. Niech ktoś zawiedzie, żebym się przebrał, idę zostać Gargamelem, poluję na smurfy. Kogoś na rudo przypatrzę, będzie klakierem. A jak jutro zrobimy bank i będzie potrzebny niebieski pen i klucz B, to już w ogóle jest zajebiście, nie? To wtedy już po prostu schematycznie. Zrobimy rozpiskę, jaki bank ma jaki klucz i po prostu to, jaki klucz nam wypadnie, taki bank będziemy robić, nie? To już zajebiście. A Pacyfik jest jeden, więc to jeszcze łatwiej będzie. No łatwiej. Na Pacyfik, w ogóle będzie łatwo. W ogóle, nie, w ogóle łatwo, w ogóle nie? Całkiem. Myślałem, że będzie trudniej. Powiem tak, wyścig wygrany, to już teraz i tak whatever. A że my musimy przekminiać za innych ludzi, czat? Rzeczy? Trzecia 52! Dostaliśmy takiego screena od Lucjana.
Więc mamy to. To jest okej, strój. To jest okej, strój. Siema. Siema. Alright. Ej, wiesz co myślałem, żeby jak... Wiesz jakie outfity myślałem na dzisiaj? No. Stary, takich rzeźników. Świnie na głowie, takie fartuchy zakrwawione, bo będzie dzisiaj rzeźnia. Ez? To by wyglądało groźnie, stary, z takimi tasakami. Mega lul. No, to będzie akurat mocne. Dobra, oznacz mi proszę przebieralnię na Sandy. Zawsze tam się przebieramy, bo tam policja nie jeździ, a wiesz, żeby nie sprzedać stroju. No i lecimy. Do tej czy do tej po lewo? A, byle jak zaznaczyłeś to tam. No. Bo ta nie jest banku ani... Fajno. No a dzisiaj mamy wszystko. Wszystkie klucze, wszystkie peny. No będziesz negocjował? No słuchaj, mogę. Generalnie... Mówią, mhm. No mieliśmy wczoraj dwa klucze na bank, no nie? I okazało się, że nie mamy dobrego. No i dzisiaj Lucek całą noc robił furgonetki. Nikt nie miał tego klucza. No, Lucek z nas chce. Więc mamy trzy peny i trzy klucze. Więc dzisiaj robimy all-in, bo nie mam zamiaru tego stracić. Bo wiadomo, no lecimy ze wszystkimi kluczami, no nie? Ale tylko jeden się zużyje. Więc... No, a to nie możemy stracić, więc nie możemy stracić. Więc no dzisiaj robimy akcję rzeźnia. Operacja rzeźnia. Myślę, że to jest dobra nazwa. Okay. Dobra. Musimy jakieś dobre ubranie najpierw znaleźć. Kurtka. Są takie chyba fartuchy, nie? Są. Oglądasz piłę? No, oglądałem. Piła O, mam! O, cholera, ty! Grubo! Kurde, jaki numer? Podkoszulek 178. Ej, to wygląda przerażająco, stary. Jak tak staniemy z bronią przy nich. Ej, jak policja przyjedzie, to weźmy się nie odzywajmy tak 5 sekund, tylko tak stójmy w drzwiach, nie? Jak takie widma. O, kurde. O kurde. No i przerażające. Weźmy to zdejmijmy, nie? Bo to przecież kurde wygląda za grubo. To wygląda. Chodź, idziemy do szafki to ogarnąć. Trochę wam wystaje ciało. Dobra. No i fajno. Witam. S. Witam zaraz serdecznie. Proszę pana, mam dla pana prezent. Dziękuję, Yoshi. Naprawdę doceniam. Naprawdę to doceniam. Yoshi? Bardzo to się dobrze składa. Pojedziesz ze mną w jedno miejsce? Chodź. Okej. Mogę jechać z wami? A co, martwisz się o Yoshi czy o mnie? O ciebie. Ja jestem. Zapraszam Yoshi do przodu. Nie, jestem. Ona się boi. Ona powiedziała, że do pastora nie chce dzwonić. W sumie nie musimy jechać, poczekajcie. Zaraz Yoshi coś ci pokaże, dobrze? Dobrze. Poczekaj tutaj, proszę. Przydała się. A ją co? Gdzie wcięło? Yoshi! Oh!
Proszę bardzo. O. Jak ulał na dzisiaj? Idealny, nie? Super. Myślę, że wytężyłam wcześniej środek, nie? Więc śmiało. Ja. No i git! Fajno. Dobra, Yoshi, ja podjadę szybko po jedną rzecz i wrócę. Okej. No też, to możesz zostać, nie? Tak. Jak tam Yoshi? Na burgerze. Wszystko okej? No, nudno, jak zawsze. Wyzywałam paru ludzi, tyle, nie? Nudno na burgerze? Przynajmniej co chwilę ktoś ciekawy przychodzi. Nie no, dzisiaj jakiś typ przyszedł, chciał mnie oskamować na pieniądze, więc oskamowałam go, a potem powiedział, że siema, ja chcę do pijacy. Tylko za mu spierdę. Ja właśnie chciałem komuś zrobić trik, ale jeszcze mi nie wyszło. Że na przykład mówię komuś $400, ale wpisuję na fakturę 4000 i czekam, aż zapłaci. A to musiałbym wiedzieć, że jakiś... Powiedziałam... Najlepiej jest, jak powiesz najpierw 1000, potem mówisz 1100, potem 1200, zwłaszcza jak chcę przelewem płacić. Bo nigdy nie ogarną do końca. Nie pamiętają pierwszej ceny. Więc polecam serdecznie. No tak. No tak. Ampasa trochę jest za blisko, sekunda. Dobrze. Okej. Okay. No, odejdę, dalej. O, dobrze. Bezpieczny dystans. Ja pewnie, że tak. Najważniejsze, że dłuży się bezpiecznie, prawda? Oczywiście. Fajnie. A to sekundka. Erwin. Chodź. No i git, Lucjanku. No i git. Jest. To teraz alfabet i tęczowy pendrive. Tak. Zatem, kuj. Proponuję taki skład na dzisiaj. Dobrze? Ja, haker. Lucjanek by wszedł, bo znalazł klucz. Skarpeta, bo jest driverem i, znaczy nie driverem, tylko negocjatorem. Carbonara i ja. I będzie po mojemu kontenta, po drugie ja ją zewnątrz streamków, Carbonara. Wydaje się ogólnie spoko, uśmiech, pozdrowienia, uśmiech. Pasuje? Ten plan, pytam ciebie, no bo w tym planie nie ma za dużo twoich ludzi, wiesz, nie chciałbym, żeby było jakieś, że jakiś jego top, czy coś takiego, nie? Dlatego cztery osoby u nas będą w środku i terroryści z zewnątrz. I wyżej pójdziemy za terroryzm. Pójdziemy zrobić ten sam bank, który wcześniej i zobaczymy, czy wesie mi znowu niebieski pendrive i znowu klucz B. Jeżeli tak, to będzie można rozmapować, który bank czego wymaga i nie ryzykować ze wszystkimi kluczami zawsze. A to nie lepiej spytać się ten, Włochów, co im wsysło? Właśnie zadzwoń do nich, czy... Oni robili ten bank. No, to zapytajmy. A powiedzcie mi, to wy się zaklinowaliście w banku? Nie. Halo? Mam się pytanie, robiłeś się bank? Tak, no, nie strzela się tym? Nie. Będzie została postrzelona na banku i ktoś się zaklinował w banku. Jakieś łebki podobno w banku się zaklinowali. Nie no to, bo to on się, możliwe, on się zatrzaskuje po 5 minutach. Czy co? To jakieś łebki się zaklinowały. No dobra, no to, wiesz, no jakby to ty robisz bank, nie ja, więc no ja po prostu mówię, co można zrobić, jak masz big balls, nie? Nie, ja mogę każdy, tylko po prostu... No dobra, to ty kuj zadecyduj, jaki bank. No rozumiem, chcesz... Teoretycznie, no nie będziemy mieli pewności, nie, to jest totalnie może być RNG, albo faktycznie schemat. Tylko jak jest schemat, to albo, poczekaj, bo jest 7 banków, mamy 3 klucze i 3 pendrive'y. Jaka jest statystyka, że co może być na przykład czarny pendrive, ale inny klucz wtedy w innym banku? To jest za dużo schematów. Moim więc zdaniem jest tak... 7 kluczy i 7 penów. Moim zdaniem jest tak, że jest... Zrobił jeszcze raz ten sam bank, żeby mieć potwierdzenie, że rzeczywiście to tak działa. No, potem będzie można zbierać informacje o mieście. Bo tak naprawdę jedyne, co się teraz potwierdziło, to to, że my mieliśmy niebieskiego pena i że oni mieli niebieskiego pena. No i to już jest jakiś zbieg okoliczności, no ale jeżeli są 3 peny, no to nie jest aż taka pewność. Klucz sprawdzić też, nie? No nie i sprawdzimy klucz. Dobra, to... Zróbmy ten, żeby mieć pewność. Klucz. Dobra. No. Zostawmy się klucz, a jutro w piątek. Po prostu big balls. Nie, no jutro nie ma. No my obstawiamy z Lucjanem raczej tak, że po prostu po zrobieniu banku dochodzą kolejne zabezpieczenia, tak, nie? Tak. To właśnie obstawialiśmy. I po 7 bankach tak... dopiero będzie jakby dostęp do Pacyfiku. No dobra. Yeah. Are we ready? Do powodzenia. Yeah. To. Fantastycznie. Przebrać się. Lucjanku, chodź, przebierzemy się. Pozwolenie jest, co to za gromadzenie? Nie jest nielegalne gromadzenie. Dzięki za suba. Okej. Dziś się uda Evron salute.
To na razie nie ma znaczenia. Bierzemy klucz A, klucz B, trzy peny, dziwny telefon. Drugiego laptopa ma Carbo? Czy ja miałem? Chyba Carbo ma. Dobra, włożę wszystko do torby. O kurde, to już jest gruba szafka. Okej, tutaj muszę torbę jeszcze sobie ogarnąć do tego zestawu. Bibletchump. Zjadłem. Zjedzone. Dobra. Wszystko będzie tak, jeden do jednego jak na planie. Podjedziemy pod mechanika. Nie chcemy tego naprawić jeszcze na wszelki. Widać mnie. O kurde! Kurde! O kurde, jedź. Ja no biega po dwupasmówce, no co się może stać? Ja tego jeszcze dobił. Wstał i jeszcze oponę na czoło wyrwał. Jedźmy naprawić. Przedstawimy się jako rzeźnicy. No nie, bo tu zaraz policja przyjedzie. Evron wiadro. Serio? Maski off. Get up, dog! Zatrzymaj się! Tak? Podnieś ręce do góry i opuść pojazd! Przepraszam! Miłaś w pojazdu! Oczywiście! Jest aresztowany za spowodowanie wypadku, potrąciłeś człowieka! Ale on biegł po dwupasmówce, no come on! Nie zatrzymałeś się, uciekłeś z miejsca zdarzenia, wykonuj moje polecenia! Ręcami do mnie, tylko mam kurę w góry! Przepraszam, tylko oddam klucze do pojazdu, no przecież nie mogę! Mieć auta! Wykonuj polecenia! Mhm. Plecami stój, nie ruszaj się! Potrącenie pieszego. Stój w miejscu, nie ruszaj się! Naprawdę, panowie? Kup biegnie po dwupasmówce. Ale pan od niego z miejsca zdarzenia, jakby się pan zatrzymał, to mi nic nie było. No to przepraszam bardzo, możemy to wyjaśnić tutaj? Nie. Macie śmigurko kanę 4 stopnia, numer znaki 49, jest pan aresztowany za ucieczkę z miejsca wypadku w ogóle. Dobra, pasażer to samo. A pasażer nie jest winny. Jedziesz. Nie, no przecież to nie tak nie wygląda. Dobra, no, to przejechać się jechać. Stojcie! Ręce do góry! Podnosisz ręce w tym momencie! Łapsko! Ty też! Chowaj ten paralizator! Chowaj to gówno! Puszczaj mnie, rozwiąż mnie. Maciej nie umie puścić. Spokojnie, stoisz, puszczaj go w tym momencie. Puść go do cholery, człowieku! Niech drugi... O! Macie puści! Odkuwasz go! Spokojnie, plecami do mnie! Bez głupich rzeczy! Odjedźcie, po prostu. Bez głupich manewrów! Każ im na radiu wypierdzać! Powiedz, że mają w tym momencie stąd odjeżdżać! Mają odjechać! Już odjechać! Natychmiast! Powiedz im, że mają odjechać! Celuj do niego cały czas. Celuję. Nie wiem. Kurwa, M-kę ma? M4, kurwa! No przecież to jest CEU na patrolu, no przecież popierdzeni są. Oni są po... Kurwa był, o kurwa, no to kurwa. I helikopter na nas! No co jest kurwa? Ale kurwa. Dobra, jest do tego banku. Dawaj do banku. Z pięcioma i tak będzie git. Dajcie mi tą torbę. Opony poszły. Co oni k***a robią? Nie chce mi się. Jedź gdzieś tu w Mirror Park, w Boulevard i zatrzymuj pojazd, bo i tak tu nie dojedziemy. Jedź w tej domy, w domy jedź. Na dół biegniemy. Jedź się kudy. GTA Online! GTA Online! Lecimy! No to ten Montana ich ostrzegł, bo zdradziłeś się. Czekaj, brakuje czwartego. Potrzebne jest wsparcie przy sprawdzeniu bagażnika w aucie. Jestem, Mati, dawaj.
Dawaj. Chciałam otworzyć. Ej, jedna osoba jest w samochodzie. No witam. Oj, osoba już z ręką do góry. Ręce, powiem mi pastora. Spokojnie. Ręce opierasz na samochodzie. Przypomnę, że ja nie celowałem do państwa. Do nas nie, dlatego ręce i zakupaj. Lewa, prawa. Tęski zbierasz. Dobra. Ale jeszcze bagażnik, panie. Nie wysiadałem, bo nie chciałem być rozstrzelany. Mati, dawaj. Dobra, 01, słuchaj mnie uważnie. Pisikela, ty pojedziesz ze mną, jedziemy na komendę zgadać z pastorem, który był jednym z nich. Pozostałą trójkę macie zabrać na szpital, zabezpieczyć, wszystko im odebrać i wrócić z nimi na komendę jako aresztowanymi. Przyjęli? Głowa nie schodzi. Unlucky. Dawaj. Pisikela. Pisikela, dawaj do Mustanga. No czat, M4 na patrolu, checked. Pisikela, jedziemy na komendę. Chcesz tutaj, czy w sali przesłuchań? Nie będę rozmawiał, dopóki nie będziecie patrolować pojazdami SEU. Więc nie pogadamy sobie raczej. Dopóki nie będziemy patrolować pojazdami SEU? No jak przestaniecie patrolować pojazdami SEU, to może kiedyś ale sobie pogadamy. Ale są do patroli. Okej, okay. Spoko. One są do patroli. To miło. To tak jest, są takie wytyczne. Okej. Okay. No to moje wytyczne są, żeby się nie odzywać. Okej. Okay. Chcesz adwokata? Nie. Przyznaję się do wszystkiego. Okej. Okay. Tylko nie wiem, co zrobiłem. Nie, krzyczą. Ucieczka przed policją. Posiadanie broni. Mhm. Broń klasa pierwsza. Zakładka nielegalna, beznumerowa. Nie, czekaj, muszę jakoś przekminić, bo to nie jest porwanie. Pozbawienie wolności? W sumie. Pozbawienie wolności. Tak, tylko że jak oni mnie odbijali, w teorii, bo byłem już w więzieniu, technicznie, no nie? A kiedy byłeś w więzieniu? No już miałem jechać do więzienia. Więc jak oni mnie chcieli odbić, no to czy ja... Do więzienia? Nie rozumiem. To aresztu. Po prostu byłem już zabierany tutaj i oni stwierdzili, że wyjmą bronię i po prostu każą mnie uwolnić. No to czy ja jestem współwinny tam, wiesz, celowania do policji itp? Wiesz co, wiesz jak to... Bo jak mnie, rozkuli, to ja nie wyjmowałem broni nic, tylko wiesz po prostu wsiadłem do pojazdu, nie? No. Jak było, jak go rozkuli? Nie wyciągnął broni i nie celował pani siepie. Tylko okazał się rozkuć. Tylko uciekał. Tak. Mhm. Ja dobra. Tylko się pytam o moje zarzuty. Posiadanie broni klasa pierwsza, pistolet nielegalny, ucieczka przed LSPD. W takim razie. Super. Super. Dobra, do widzenia. Hej! Telefonu nie mam, wytrychu nie mam, chyba czeka nas sprint.